Cześć, Szymon, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek, tak jak po tytule możecie przeczytać, top 5 najlepszych e-papierosów do 300 zł. Chodzi ogólnie mi tutaj bardziej o boksy, boksy mody, jak to woli. Czyli na przykład takie, jakie mam Draga 2 Kit. I jeżeli Wam się ten film spodoba i będziecie chcieli takich więcej, na przykład o podach, żebym nagrał, na przykład pody do 100 zł albo do 200 zł, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz, że chcecie jeszcze taki film, żebym Wam nagrał. A ja bez zbędnego przedłużania zabieram się za pokazywanie Wam tych boksów. Na pierwszym miejscu mamy Oppo Drag 3 TPP X Kit. Wygląda on tak. Tutaj macie teraz zdjęcie tego boksa. Kosztuje on 329 zł. Ja oczywiście mam tutaj jakby coś ściągę taką małą, że tak powiem. Po prostu na stronkach sobie wyszukałem polecane przez znajomych boksy i no tak jakoś po prostu je wyszukałem i będę Wam je czytał. Także Oppo Drag 3 Kit, on kosztuje 329 zł. Na Soflaju macie dostępne różne kolory, w sumie to wszystkie. Oppo Drag 3 Kit ogólnie, z tego co wiem, jest najnowszym teraz boksem, bo tak to był Oppo Drag 2, czyli taki jak ja mam właśnie. I tutaj jeżeli chodzi o jego specyfikację, to on jest z materiału skóra plus stopy cynku. Moc wyjściowa to jest od 5 do 177 W. Napięcie wejściowe 6,4 do 8,4 V. I pojemność baterii tutaj jest podwójna. Oczywiście on nie zawiera akumulatorów w zestawie, tak jak każdy papieros. Trzeba po prostu je dokupić. A w zestawie mamy Oppo Drag 3, czyli naszego boksa. Tank oczywiście 5,5 ml. Mamy oczywiście grzałki dwie, 0,2 ohma i 0,15 ohma. Kabel USB-C oczywiście do ładowania oraz instrukcje obsługi. Także myślę, że jeżeli chodzi o takiego boksa, to jest on no, naprawdę kozacki. Poza tym mamy też, tutaj Wam się raczej wyświetli, mamy też takiego, którego można sobie wybrać, który jest jakby z takim na przodzie tego tworzywa, jakby z takim, nie wiem, krukiem, Batmanem, coś takiego, że tak powiem. Naprawdę on kozacko wygląda. Teraz sobie zobaczę, jaki tu jest, jak on się nazywa. Już Wam mówię, on się nazywa Eagle Grey. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, ale tak on właśnie się nazywa. I na Soflaju oczywiście macie go dostępnego, możecie sobie go wybrać. No moim zdaniem jest on mega kozacki. Na dole jeszcze ma napis Drag 3, więc no wow, szacunek dla firmy Oppo, że w ogóle stworzyli takiego epeta. A ja myślę, że przechodzimy do drugiego boksa. A więc drugim boksem, który mamy, jest Cake Vape Aegis X Kit. Kosztuje on 359 zł. Na Soflaju niestety macie już tylko ostatni kolor dostępny, czyli Red Black. Jeżeli chodzi o jego specyfikację, to tutaj no w sumie za dużo nie mamy napisane, ale jest napisane, że boks generuje moc aż do 200 W. I posiada port micro USB, służący do aktualizacji oprogramowania, czyli możecie sobie aktualizację oprogramowania po prostu robić. Urządzenie oczywiście jest zasilane dwoma wymiennymi akumulatorami. Oczywiście brak w zestawie. Posiada również 2,4-calowy wyświetlacz OLED, który pokazuje statystyki e-papierosa, rezystencję, napięcie, licznik zaciągnięć oraz wskaźnik żywotności baterii. Także myślę, że naprawdę jeżeli chodzi o to, że pokazuje napięcie, rezystencję i tak dalej, to naprawdę no, jest kozacko. Oczywiście posiada AES chip 2.0, który dba o oszczędne dysponowanie energią, także no, też tutaj plus dla twórców go. W zestawie dołączony jest najnowszy atomizer na gotowe grzałki, Geek Vape Zeus X Sub Ohma. I oczywiście przypomina on swoim designem model Zeus X.
Parownik posiada regulowany górny przepływ powietrza, top air flow, który niweluje wyciekanie likwidu. Także też tutaj jest mega plus, bo gdyby Wam wyciekał likwid z niego, no to nie byłoby zapalenie po prostu. Dołączone są oczywiście dwie meszowe grzałki o oporności 0,2 i 0,4 ohma, które oddają smak na największym poziomie. Także na przykład, no tutaj moim zdaniem jest plusik naprawdę wielki dla tego Gate Vape'a. Ktoś napisał opinię, że jest naprawdę mega spoko, także jeżeli będziecie chcieli go sobie zakupić, no to myślę, że no warto, ponieważ oszczędzanie energii, dobre grzałki, nie wyciekanie likwidu, także no naprawdę no jest kozacki. Oczywiście tutaj macie jego zdjęcie. Także myślę, że przechodzimy do trzeciego już boksa. Trzecim boksem jest Smog Air Kiss Kit oczywiście. Na Sofly'u macie oczywiście cztery kolory dostępne. Kosztuje on 259 zł. Można powiedzieć, że blisko 300 zł, ale 259 on kosztuje. Specyfikacje to oczywiście zasilanie 2 akumulatory, zakres mocy od 6 do 200 W, zakres rezystencji 0,1, 2,5 ohma, natężenie prądu w trybie czuwania jest też, zakres napięcia 0,5 do 8,2 V, sygnalizacja ładowania jest, wyświetlacz kolorowy macie, pojemność atomizera 2 ml, górny system napełnienia, dolny przepływ powietrza oraz metoda zaciągania DL Gwint 510. W zestawie oczywiście tutaj macie Smog Air Kiss 2MO, czyli naszego boksa, Smog TV Mini V2 5 ml tank, czyli atomizer, oraz dwie grzałki Smog TV Mini V2 Meshed S1. Oraz zapasowe szkło Pyrexa, czyli w razie coś jakby Wam się tam to zbiło, albo po prostu jakby Wam coś z niego ciekło, na przykład liquid, no to po prostu wymieniasz sobie na inne szkiełko. Do tego macie kabel USB-C i instrukcję użytkowania. Tutaj opinie też są bardzo dobre o nim, także oczywiście te linki do wszystkich boksów będą w opisie. I tutaj on kosztuje 259 zł. I tu macie jego zdjęcia. Czwartym boksem jest Smog Mag 18 Kit. Kosztuje on 349 zł. Niestety nie ma go dostępnego już na Sofly'u i żadnych kolorów już też nie ma dostępnych, ponieważ wszyscy go wykupili. Ale oczywiście możecie sobie go zakupić na innych stronkach. A jeżeli chodzi o specyfikacje, to macie pojemność atomizera 7,5 ml, czyli bardzo dużo. Moc wyjściowa od 5 W do 230 W. Zasilanie bateria 2 akusy, rezystencja to 0,1 ohma do 2,5 ohma, wyświetlacz macie 0,96, ekran TFT, chipset IQX macie, ładowanie USB-C. W zestawie oczywiście nasz box Smog TV 18 tank 7,5 ml. Grzałka TV18 Meshed 0,33 ohma oraz grzałka druga 0,15 ohma. Zapasowe szkło oczywiście typu bulb, ładowarka USB-C, macie instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, co jest bardzo dobrym plusem. No bo na moim zdaniem no, karta gwarancyjna zawsze się przydaje, jeżeli na przykład towar, nie wiem, by Wam przyszedł, nie wiem, jakiś, na przykład, nie daj Boże, powiedzmy, że rozbity, no to no odsyłacie go po prostu i piszecie na kartce, że no taki przyszedł i wymieniam Wam po prostu na inne. Także on kosztuje 349 zł, tu macie jego zdjęcie. I co? I przechodzimy do ostatniego boksa. Ostatnim boksem jest Wopo Argus GT2 Kit. Jest on naprawdę kozacki, naprawdę ładnie wygląda, tu macie jego zdjęcie też oczywiście. Ma on 5 kolorów, jest on dostępny na Sofly'u. Mi się wydaje, że też jest to jakiś nowy boks, bo raczej no, wygląda na nowego, a nie na jakiegoś starego. Bynajmniej nigdy go nie widziałem w żadnym sklepie, w sensie vape shopie, ani na żadnej stronce. 339 zł kosztuje. I oczywiście specyfikacje macie zasilanie, dwa zewnętrzne akumulatory,
Zakres mocy wyjściowej to od 5 do 200 W. Napięcie wyjściowe 0,12 V. Oporność 0,05 do 3 i 0 ohma. Ładowanie USB typu C. Wyświetlacz TFT o przekątnej 0,96 cala. Oczywiście macie pojemność atomizera 6,5 ml. Grzałkę macie 0,2 ohma. Tak jak już wam mówiłem zresztą przed chwilą. Oczywiście w zestawie nasz tutaj box. Tank oczywiście. Dwie grzałeczki, szklany zbiornik, zestaw uszczelek silikonowych, to też plusik dla nich. Kabel USB typu C oraz instrukcja obsługi. Także zdjęcie wam już go pokazywałem. Jest naprawdę no kozacki moim zdaniem. Kolorki są naprawdę bardzo ładne. Mi się najbardziej w sumie kolor podoba czarny, taki ten carbon fiber. Więc no naprawdę jest on mega kozacki, jeżeli chodzi o tutaj tego boksa. Ogólnie jeżeli chodzi o firmę WOPO, to nie robią moim zdaniem najlepsze te papierosy, ponieważ no pod samym względem, jeżeli chodzi o design, są zarąbiste, ale pod względem też na przykład użytkowania są też zarąbiste. Więc no naprawdę szacun dla nich. I co? I jeżeli wam się spodobało, to tak jak już mówiłem, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję oraz komentarz, czy chcecie jeszcze na przykład taki odcinek, że nagrał wam opoda na przykład do 100 czy do 200 zł. I co? I ja się chyba z wami już żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć.